Czy da się pomalować ścianę 100 warstwami farby? Dziś szukamy odpowiedzi na kolejne intrygujące pytanie. Zapnij pasy i ruszaj z nami na test. Całe doświadczenie wykonaliśmy na płycie kartonowo-gipsowej o wymiarze metr na metr. Przez kolejne 2 tygodnie pokrywaliśmy ją kolejnymi warstwami farby, zastanawiając się przy tym, czy się nie skruszy, nie złuszczy, nie spłynie. No w końcu to przecież jest 100 warstw farby. Po ostatniej kolorowej powłoce płyta zyskała dodatkowe 3 mm grubości i ważyła o prawie kilogram więcej. Zaciekawił nas tym samym przekrój tych wszystkich nałożonych kolorów i szybko padł pomysł, aby w takiej płycie stworzyć dzieło sztuki. Wcieliliśmy się więc w Michała Anioła i szybkim ruchem dłuta zrobiliśmy obrys samego Michaela Jacksona. Jak nam to wyszło? No to już ocencie sami. 100 warstw farby zmieniło się w obraz, który myślę, że mógłby wisieć w galerii sztuki. I tak kończą się u nas testy połączone z dociekliwością. A ty? Masz jakieś intrygujące pytanie?